Przejdźmy teraz do debaty właściwej. Zapraszam tutaj do mnie panią profesor Leonorę Burzańską, dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej Klinicznej. Pana Bartosza, doktora Bartosza Hamankiewicza, który powie o Noblu z chemii. Proszę. Ja opowiem o Noblu z fizyki. Nazywam się Krzysztof Meissner. Dobrze. Zaczniemy w kolejności, w jakiej nadawane są, czy ogłaszane są nagrody Nobla, czyli zaczniemy od medycyny. Pani profesor. Dziękuję bardzo. Jestem zaszczycona tym zaproszeniem. Bardzo jeszcze raz chciałam podziękować organizatorom. Jak komórki czują tlen? Nagroda Nobla z fizjologii lub medycyny 2019. Bohaterem tej nagrody są nie tylko wspaniali uczeni, o których będzie za chwilę mowa, ale przede wszystkim tlen. Otóż atom tlenu, jak Państwo widzicie, tutaj jest zbudowany z 8 protonów, 8 neutronów, masa około 16 i ma na tablicy Mendelejewa numer 8 i jest, tak jak powiedziałam, bohaterem tegoż dzisiejszego spotkania. Natomiast uczeni, o których będę mówić, to dwaj uczeni ze Stanów Zjednoczonych, profesor Greg Semenza i profesor William Kelling oraz uczony z Wielkiej Brytanii, profesor Rack Tail. Otóż motywacja tej nagrody to było stwierdzenie, że otrzymali za badania, za odkrycie, jak komórki czują, odczuwają i adaptują się do zmian tlenu. To jest bezpośrednie tłumaczenie. Natomiast wnikając w ich badania, możemy powiedzieć, że przede wszystkim zajmowali się molekularnymi zjawiskami, które doprowadziły do tego, że nasze komórki, organizm, które mamy w organizmie, wszystkie, we wszystkich tkankach praktycznie, potrafią się adaptować do zmiennych warunków tlenowych. A wiemy doskonale, że tlen jest absolutnie niezbędny do życia. Czyli zidentyfikowali molekularne mechanizmy, które regulują w komórkach aktywność genów, odpowiedzi na zmieniające się stężenie tlenu. Tlen, jak Państwo widzicie, jest niezbędny do życia i pojawił się w atmosferze już no, prawie 2,5 miliarda lat temu, ale w bardzo małej ilości. Dopiero 540 milionów lat temu, po tak zwanej eksplozji kambryjskiej, pojawiło się w atmosferze tlenu w ilości podobnej do obecnej i wówczas nastąpił gwałtowny rozwój organizmów złożonych. I jest to zupełnie zrozumiałe dla wszystkich, ponieważ jak Państwo wiecie, tlen jest potrzebny do oddychania, a oddychamy nie tylko całym organizmem, ale oddychamy każdą komórką osobno. I tlen jest potrzebny do tworzenia energii, która jest zużywana podczas wszystkich procesów życiowych. W jaki sposób tlen wędruje w organizmie? Otóż tlen jest pobierany w płucach przez erytrocyty, czyli komórki układu krwionośnego. Tam wiązany jest do cząsteczki hemoglobiny. Ta cząsteczka hemoglobiny
musi posiadać żelazo, które też pełni bardzo ważną rolę w tym procesie. Następnie w wędrówce układem krwionośnym jest uwalniany do poszczególnych komórek. I to, co zrobili nasi nobliści, to jest właśnie ta część komórkowa. Udowodnili, że tlen rzeczywiście w komórkach jest odczuwany, że każda komórka z osobna wie, czy znajduje się w otoczeniu większej ilości cząsteczek tlenu, czy mniejszej. Jednym z głównych autorów tego odkrycia i udowodnienia, że istnieją takie właśnie mechanizmy molekularne, był Greg Semenza, który urodzony był jest w 1956 roku, obecnie pracuje w Johns Hopkins w Baltimore w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jest cała jego naukowa historia. Ja może tylko skupię się na tym, że otrzymał stopień naukowy doktora w Uniwersytecie Duke University w Durham i w tej chwili, tak jak powiedziałam, pracuje obecnie w Johns Hopkins w Baltimore. Przed otrzymaniem Nagrody Nobla w 2016 roku został również uhonorowany tak zwaną Nagrodą Laskera, która jest jak gdyby zapowiedzią Nagrody Nobla i tę nagrodę również otrzymali pozostali uczeni, o których dzisiaj mówimy. Otóż Greg Semenz zidentyfikował białko, które nazywa się hypoxia inducible factor. Jest to białko, które wiąże się do... Jest to czynnik transkrypcyjny, który powoduje ekspresję niezliczonej ilości genów. Otóż bardzo wiele genów w naszym organizmie, jeszcze nie wiemy jak dużo, wiemy, że na pewno 300 do tej pory, posiada pewną sekwencję, która wiąże ten czynnik transkrypcyjny i on umożliwia transkrypcję tego genu. Ale zasada, na jakiej ten czynnik transkrypcyjny jest związany, jest bardzo skomplikowana. I tak jak powiedziałam, zależy właśnie od liczby genów. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że pierwszym genem, którego odczyt uzależniono i udowodniono, że jest zależny od właśnie tego czynnika transkrypcyjnego, który jest wrażliwy na hypoksję, czyli niski poziom tlenu, był gen EPO, erytropoetyna, który, jak się okazuje, po stymulacji przy niskim poziomie tlenu jest ekspresjonowany w dużo większej ilości niż normalnie i to umożliwia adaptację do zmieniających się warunków tlenowych. Udowodnił również, że HIF-1, że ten gen, że ten czynnik transkrypcyjny, który opisał, włącza inne geny, włącza odpowiedź innych genów, które są odpowiedzialne za tworzenie naczyń krwionośnych, ale przede wszystkim, że aktywuje onkogeny. Onkogeny są to takie białka, które wszyscy mamy w organizmie i one są prawidłowe. Natomiast w momencie, kiedy są zmutowane i są w nadmiernej ilości, wówczas stają się bardzo niebezpieczne. Zidentyfikował szereg genów, które wiążą czynnik HIV w obniżonym stężeniu tlenu i aktywacja tych genów to forma adaptacji do niskiego tlenu. Także jak Państwo widzicie, są to geny związane z glikolizą, erytropoezą i angiogenezą, czyli takimi procesami, które są bardzo uzależnione od energii i od tlenu.
Zwróćcie Państwo uwagę na strukturę tego czynnika transkrypcyjnego. Jest to tak zwany helix lub helix, czyli dwie spirale związane pętlami i ta tutaj część DNA, jak Państwo widzicie, ma swoją część, do której one się wiążą. To było odkrycie Grega Semenzy. Natomiast William Kellin junior, który też jest ze Stanów, on z kolei udowodnił, że istnieją w komórce czynniki, które wspomagają wyłączanie właśnie hypoxia inducible factor i promują jak gdyby rozkład, czyli są to, udowodnił, tak prawdę mówiąc, co jest czujnikiem w komórce i w jaki sposób procesy, które prowadzą do uruchomienia bądź odpowiedzi na niski poziom tlenu, bądź wyłączenia tego niskiego poziomu tlenu, w jaki sposób te procesy ze sobą współdziałają. Otóż w trakcie normoksji zidentyfikował, że w trakcie normoksji, czyli przy wysokim poziomie tlenu, czynnikiem, który się wiąże z hypoxia inducible factor jest tak zwany czynnik VHL. Jest to gen, który jest genem supresorowym, hamującym nowotwory. Jego mutacja prowadzi z kolei do rozwoju nowotworów. Jeżeli czynnik hypoxia inducible factor zostanie wzbogacony tlen, czyli nastąpi proces hydroksylacji tego czynnika, wówczas czynnik białko VHL, o którym wspomniałam, łączy się z tym czynnikiem i prowadzi do degradacji. Tak jak powiedziałam, Kellin badał białko VHL i proces łączenia się właśnie z czynnikiem HIV, który umożliwi drogę tego całego kompleksu do proteasomów i po ubiquitynacji, po dołączeniu tak zwanej ubiquityny, rozpad tego białka. To białko, tak jak powiedziałam, ono jest w normoksji likwidowane. Ale co jest czujnikiem? Czujnikiem są enzymy, które umożliwiają hydroksylację białka HIV. I to jest następny etap badań, które również prowadził Sir Peter Radcliffe, tak jak powiedziałam, z Londynu. Jego afiliacja obecna jest w Oksfordzie i Francis Craig Institute w Londynie, czyli ma dwie afiliacje. Otóż on prowadził badania nad regulacją interakcji pomiędzy białkiem VHL, o którym wspomniałam, a czynnikiem HIV i wykrył, że fizyczne połączenie tych dwóch czynników w normalnych warunkach tlenowych występuje dopiero wtedy, kiedy nastąpi hydroksylacja. Zarówno Radcliffe, jak i poprzedni noblista, oni rzeczywiście pracowali nad tym samym, ale doszli do tego równolegle i niezależnie. Czyli Radcliffe zidentyfikował sensory w komórce w postaci hydroksylaz, czyli enzymów, które dołączają cząsteczki tlenu do czynników transkrypcyjnych. Poza tym wykazał, że mechanizm ten jest uniwersalny w świecie zwierząt, u człowieka i Cenorhabditis. Obecnie zajmuje się poszukiwaniem nowych sensorów tlenu w komórce i badaniami nad zastosowaniem terapeutycznym hydroksylaz. Tak jak Państwo widzicie, w porównaniu do poprzednich odkryć, to właśnie te sensory w pracach i w badaniach
dwóch ostatnich omawianych uczonych jest najważniejszy, czyli hydroksylazy, które powodują dołączenie do określonych aminokwasów w czynniku transkrypcyjnym HIF-1, bądź do proliny, bądź do asparaginy. W każdym razie w pierwszym przypadku prowadzi to do degradacji, do degrasomu, w drugim przypadku prowadzi to do inhibicji jeszcze jednego bardzo ważnego białka, P300, które jest konieczne do stworzenia kompleksu, który razem z białkami HIV spowoduje ekspresję tych wszystkich genów, które mają odpowiednią sekwencję, a które znajdują się praktycznie we wszystkich naszych tkankach. Upraszczając i podsumowując, uczeni, czyli Greg Semenza, opisał czynnik transkrypcyjny HIV i opisał i zidentyfikował sekwencje w genach, które odpowiadają na czynnik transkrypcyjny HIV, zidentyfikował sekwencję, która w promotorze łączy właśnie ten czynnik i umożliwia jego degradację. Natomiast Peter Radcliffe i William Helling, oni z kolei pracowali właśnie nad dalszą częścią, czyli nad możliwością, tak jak powiedziałam, hydroksylacji, nad tym, że te białka potem łączą się właśnie z dodatkowymi, bardzo ważnymi induktorami albo degradacji proteasomowej w momencie, kiedy tlenu nie ma, kiedy tlen jest w normalnej ilości, a w hipoksji, jak tlen, chciałam zaznaczyć, że hipoksja to jest poniżej 5% tlenu, wówczas następuje, tak jak powiedziałam, stworzenie dużych kompleksów białkowych, ten HIV nie jest degradowany i dołącza do tych sekwencji transkrypcyjnych, które są odpowiedzialne za hipoksję, genów, które są odpowiedzialne za hipoksję. Jaka jest rola czynników transkrypcyjnych HIV w organizmie człowieka w normie i patologii? To tutaj Państwu macie pokazane, jest to fizjologia. Normalnie w fizjologii, w trakcie rozwoju, w odpowiedzi immunologicznej, podczas normalnego życia, podczas metabolizmu, podczas oddychania, podczas adaptacji do wysokości, to te wszystkie procesy są regulowane właśnie poziomem tlenu i łączeniem i włączaniem albo wyłączaniem w zależności od tego, czy sensory są dostępne, czyli te hydrolazy prolinowe umożliwiające podłączenie tlenu do czynników transkrypcyjnych. W patofizjologii natomiast następuje zdecydowanie zwiększona aktywacja właśnie tych czynników i odpowiedzi genów, które powodują bądź anemię, bądź nowotwory, bądź infekcje, bądź odpowiedź organizmu, wspomagają odpowiedź organizmu podczas leczenia ran czy zawału mięśnia sercowego. Upraszczając, na poziomie całego organizmu, w momencie, kiedy mamy sytuację niskiego poziomu tlenu i musimy zaadoptować się do takich warunków, wtedy bardzo ważna jest sprawa aktywacji erytropoezy. Nasi uczeni, którzy otrzymali Nagrodę Nobla, badali gen i białko zwane erytropoetyną. Erytropoetyna jest hormonem, który wpływa na poziom powstawania erytrocytów. Erytropoetyna jest stymulowana
właśnie erytropoetyna jest, wydzielanie erytropoetyny jest stymulowane przez niski poziom tlenu i wówczas, jak Państwo tutaj widzicie, dochodzi do większego uwalniania żelaza zarówno z przewodu pokarmowego, jak i z wątroby, które z kolei przez odpowiednie receptory jest wyłapywane w szpiku kostnym i w tak zwanych proerytrocytach, czyli komórkach tworzących nowe erytrocyty. I oczywiście to powoduje zwiększenie zarówno produkcji erytrocytów, jak i dostępności tlenu w całym organizmie pomimo tego niskiego poziomu tlenu. W ten sposób następuje jak gdyby adaptacja do obniżonego poziomu tlenu. Na poziomie komórkowym oczywiście, jak Państwo widzicie, możemy manipulować tą adaptacją przez inhibicję albo sensorów, białka, albo sensorów tlenu, a tymi sensorami są enzymy hydroksylazy, bądź samego czynnika transkrypcyjnego HIV. W sytuacji, kiedy mamy patologię, kiedy mamy hipoksję, czyli niski bardzo poziom tlenu w tkance nowotworowej lub tkanka jest zmieniona genetycznie, wówczas następuje zwiększony poziom transkrypcji czynnika HIV 1-alfa i aktywacja określonych genów, tak jak tutaj Państwo widzicie, te geny są wymienione, znanych, tak jak powiedziałam, jest ponad 300, z całą pewnością jest ich w organizmie dużo więcej. Miejsca uchwytu terapeutycznego. Jest to bardzo ważna sprawa i oczywiście zarówno Kelling, jak i Ragtail, jak i Samenza, oni wszyscy trzej zajmują się zastosowaniem praktycznym i już w tej chwili w próbach klinicznych są inhibitory zarówno czynnika transkrypcyjnego HIV-2-alfa i HIV-1, które powodują, że hamowana jest do pewnego stopnia angiogeneza, czyli dodatkowy rozwój naczyń krwionośnych właśnie w nowotworach, a wiadomo, że nowotwór rozwijając się jak gdyby korzysta i żyje właśnie z tych dodatkowych naczyń krwionośnych, chociaż to nie jest takie jednoznaczne, bo jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jakość tego. Natomiast w anemii miejscem uchwytu tych leków, które w tej chwili są w próbach klinicznych, są właśnie enzymy, o których wspomniałam, te sensory, czyli hydroksylazy. Jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Chciałam Państwu powiedzieć, że normalny poziom tlenu w organizmie w różnych niszach, w których rozwijają się, w których powstają komórki macierzyste, odpowiedzialne za turnover, odpowiedzialne za tworzenie wymienianych komórek w określonych organach, jest stosunkowo niskie stężenie tlenu. W okolicy 5, 7, 6% w stosunku do tlenu atmosferycznego, czyli 21%. To bardzo rzadko jest brane pod uwagę w pracach laboratoriów medycznych, a żeby wydaje się, i to jest zresztą udowodnione, że żeby otrzymać terapeutycznie kompetentne komórki, należy stworzyć im warunki biomimetyczne, czyli takie, które będą przypominały warunki endogenne tkanek w organizmie. I faktycznie tak robimy. W moim zespole pracujemy w obniżonym poziomie tlenu. Otrzymujemy komórki macierzyste indukowane pluripotencjalne i zajmujemy się wczesnym rozwojem neuralnym. Otrzymujemy tak zwane organoidy.
i badamy, porównujemy, w jaki sposób właśnie zużywany jest tlen, w jaki sposób mitochondria, biogeneza mitochondriów wpływa na ten rozwój. Również jeśli chodzi o komórki terapeutyczne kompetentnie, też to jest w naszych pracach i w pracach innych laboratoriów. Otóż udowodniliśmy, że hodowla takich komórek, na przykład mezenchymalnych, które potem są stosowane przy przeszczepach wspomagająco, zdecydowanie jest bardziej korzystna, jeżeli prowadzona jest w tych właśnie warunkach biomimetycznych, czyli w warunkach obniżonego poziomu tlenu. I faktycznie zarówno proliferacja tych komórek jest zwiększona, jak i stabilność genetyczna. To są też wyniki, które i w naszym zespole otrzymaliśmy, i w innych zespołach. Także uważam, że nobliści tegoroczni z dziedziny medycyny lub fizjologii rzeczywiście zasłużyli na to wyróżnienie, ponieważ proces, którym się zajmowali przez tyle lat, doprowadził do wyjaśnienia bardzo wielu aspektów, które są podstawą w tej chwili, no tak jak powiedziałam, badań klinicznych i przedklinicznych, czyli są wdrażane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy pani profesor. Ja proponuję, że najpierw opowiemy o wszystkich trzech nagrodach, a potem będzie czas na pytania. Drugą w kolejności ogłoszenia była nagroda z fizyki. Ja nie mam prezentacji, ponieważ chwilowo nie mamy zdjęć egzoplanet krążących wokół innych gwiazd, więc próbuję państwa pobudzić wyobraźnię, jak to mogłoby wyglądać. Otóż Nagroda Nobla z fizyki została podzielona na dwie części. W pierwszej części, mówię, Jim Peebles z Princeton University dostał połowę Nagrody Nobla, drugą połowa została podzielona pomiędzy dwóch naukowców z Uniwersytetu Genewskiego, Michel Mayor i Didier Queloz. Otóż omówmy na razie pierwszą połowę. One obie dotyczą wszechświata, ale dotyczą zupełnie różnych osiągnięć. Otóż Jim Peebles jest w ogóle legendą kosmologii. To jest człowiek, który ma obecnie 84 lata i zajmował się tą kosmologią jeszcze w czasach, kiedy kosmologia nie była w ogóle uznawana za jakąś pełnoprawną dziedzinę fizyki. Była bardziej rozumiana jako dziedzina opisowa niż dziedzina, która może dostarczać bardzo ścisłych przewidywań liczbowych, teorii. To była raczej dziedzina opisowa. Otóż Jim Peebles, on był doktorantem Roberta Dicke'a, właśnie jeszcze zanim nawet promieniowanie tła zostało wykryte. To była generalnie taka dość niszowa dziedzina. Jak się okazało, za chwilę, to była kopalnia złota. Znaczy odkrycie promieniowania tła to była kopalnia złota, między innymi dzięki Jimowi, ona została przekształcona w bardzo ścisłą dziedzinę. To znaczy mamy teraz niesłychanie precyzyjne pomiary dotyczące wszechświata. Mamy zdjęcie wszechświata sprzed 14 miliardów lat, które jest niesłychanie ostrym, dokładnym, o wielkiej rozdzielczości zdjęciem. Trzeba to docenić, że mamy zdjęcie sprzed 14 miliardów lat wszechświata, które jest niesłychanie precyzyjne. Ale to zaraz o tym powiemy. I w tym czasie, zanim jeszcze to zostało odkryte, Jim Peebles, on urodził się w Kanadzie, w zachodniej Kanadzie, w Winnipeg, natomiast już na studia przyjechał do Uniwersytetu w Princeton i tam do dzisiaj jest. I on zajął się właśnie kosmologią i zanim jeszcze to promieniowanie tła zostało odkryte, on napisał pracę ze swoim promotorem, w którym przewidział istnienie promieniowania tła. Jego rozumowanie było następujące, że skoro już wtedy było wiadomo, prawda, od czasów Hubble'a, czyli od końca lat 20, że wszechświat się rozszerza, co oznacza, że kiedyś był bardziej gorący. Skoro był bardziej gorący, to może był na tyle gorący, że był w formie plazmy.
Jeżeli był w formie plazma, czyli jak elektrony, jakbym wziął ten mikrofon, no to byłoby trochę, no, organizatorzy by się zmartwili. A gdybym go zaczął podgrzewać, to on by się najpierw zaczął topić, potem by odparował. Jakbym go jeszcze bardziej podgrzewał, to by zaczęły elektrony, to jest żelazo, różne węgle i tak dalej, zaczęłyby się elektrony oddzielać od jąder. W temperaturze mniej więcej 10 tysięcy stopni, powiedzmy, to by się zaczęło. No i w końcu by została plazma, czyli elektrony byłyby oddzielone od jąder. I taka plazma jest kompletnie nieprzezroczysta dla promieniowania. W związku z tym przypuszczenie było takie, że skoro był kiedyś bardzo gorący, tak gorący, że był w formie plazmy, to potem jak ostygł, to powinno zostać uwolnione promieniowanie, kiedyś elektrony łączą się z jądrami, emitują fotony i te fotony powinny do nas przypłynąć, że tak powiem, czy przylecieć. Oczywiście znacznie chłodniejsze, ponieważ wszechświat się rozszerza, a z rozszerzaniem się wszechświata długość fali rośnie, czyli one stygną, te fotony. Czyli z tych 10 tysięcy stopni, powiedzmy, w trakcie emisji robi się kilka kelwinów. Takie przypuszczenie wyraził znacznie wcześniej, 20 lat wcześniej, Gamow z Alferem i Hermanem, ale to, ponieważ wtedy jeszcze ta kosmologia była takim opisowym tylko dziedziną, to nikt się tym nie przejął i to o tym wszyscy zapomnieli. Otóż jak Peebles zaproponował to, od razu zaczął myśleć, że być może można zmierzyć to promieniowanie. W związku z tym zaczął przygotowywać eksperyment. To był 64 rok, chyba ta praca się ukazała. No ale niestety, zanim przygotował, to dwóch panów, Penzias i Wilson, oni antenę mikrofalową budowali do komunikacji, do telekomunikacyjnych celów i stwierdzili, że mają ciągły szum w tej antenie. Tam się różne legendy są, że tam szukali gniazd ptasich w tych antenach, elektronika, że była nie taka. W końcu stwierdzili, że to jest jednak niezależne od kierunku i ma pochodzenie pozaziemskie. No i różne legendy mówią, że razem w samolocie siedzieli i ktoś im powiedział o tym, że jest to przewidywanie i że jest przygotowany eksperyment. W każdym razie w ten czy w inny sposób doszli do tego, że to jest to poszukiwane promieniowanie tła, które ma 2,7 kelwina, jest mikrofalowym promieniowaniem. Czyli nasz wszechświat jest taką wielką kuchenką mikrofalową z niesłychanie jednorodnym promieniowaniem. Znacznie bardziej niż w jakiejkolwiek naszej kuchence bylibyśmy w ogóle w stanie to zrobić. I oni dostali Nobla. No niestety Jim Peebles spóźnił się ze swoim eksperymentem o pewnie kilka miesięcy. A to było zupełny przypadek tam, że oni akurat wtedy budowali tą antenę do celów komunikacyjnych, a nie rok później na przykład, bo wtedy by inaczej to wyglądało. No w każdym razie zostało wykryte to promieniowanie i jak zostało odkryte to promieniowanie, to okazało się, że przez to, że te fotony lecą 14 miliardów lat do nas, to one badają wielkoskalową strukturę wszechświata. One można zewsząd je, prawda, badać. I było wtedy przewidywanie również, że te promieniowanie z anteny umieszczonej na Ziemi, ono wyglądało absolutnie identycznie, gdziekolwiek się nie... Natomiast przewidywanie było, że istnieją różnice pomiędzy kierunkami na poziomie 10 do minus 5 względne. Czyli jeżeli powiedzmy w jednym kierunku temperatura jest 2,73000, to w innym będzie 2,73001. No, dramatycznie małe, ale one są niesłychanie istotne dla badań wszechświata. I rzeczywiście, znaczy na Ziemi tego się nie dało wtedy wykryć, trzeba było wysłać satelitę, ponieważ za dużo jest, atmosfera za dużo produkuje szumu, również mikrofalowego. I rzeczywiście były wysłane 3 satelity, najpierw COBE i zauważył te drobniutkie różnice i to jest ta mapa, o której mówię, która mówi, że z różnych kierunków jest odrobinę cieplej, a w innych jest odrobinę zimniej. I to świadczy o jak gdyby pierwotnej strukturze wszechświata na poziomie ogromnym, czyli tak powiedzmy supergromad galaktyk. To również Jim Peebles w tym uczestniczył. I teraz jego rola to była po pierwsze to stwierdzenie. On napisał książkę w 1971 roku Physical Cosmology, w której nadał naprawdę taki fizyczny aspekt, znaczy to, że to jest dziedzina, której się obliczenia z fizyki. On również przewidział, brał udział w tak zwanej pierwotnej nukleosyntezie, czyli to jest znowu moment
znacznie wcześniejszy niż ten, o którym mówimy, ten moment, o którym mówimy, czyli oddzielenie, czyli stworzenie atomów z plazmy i uwolnienie promieniowania, wtedy wszechświat nagle staje się przezroczysty dla promieniowania i te fotony praktycznie bez przeszkód docierają do nas po 14 miliardach lat. Prawdopodobieństwo, że foton uderzy w jakąś gwiazdę albo planetę, albo coś się z nim stanie, jest dramatycznie małe. Także to zdjęcie jest naprawdę dokładne. Natomiast wcześniej, to mówimy o 380 tysięcy lat po tej umownej chwili zero, czyli tym umownym wielkim wybuchu, którego pewnie nie było. Otóż wtedy my mówimy o takim, natomiast wcześniej wszechświat był w formie plazmy, natomiast jeszcze wcześniej był już tak gorący, że nawet jądra atomowe były w formie protonów i neutronów oddzielnie. Znaczy jak się neutron chciał dołączyć do protonu, to za bardzo wysoka temperatura była i energia i rozbijał to. Taki deuter był rozbijany z powrotem, czyli wcześniej niż powiedzmy jedna sekunda była tak wysoka temperatura, że nie było jąder atomowych. Były swobodne protony i neutrony. A potem jest etap tak zwanej nukleosyntezy, czyli temperatura jest tak na tyle niska, że jak już się połączy proton z neutronem, to zostaje. I to jest deuter. Potem następnym etapem jest na przykład dwa deutery, łączą się ze sobą, tworząc hel, czyli dwa protony, dwa neutrony. I wydawałoby się, że ten proces powinien cały czas postępować. Natomiast opis, znowu stricte fizyczny, korzystający z fizyki jądrowej, jest taki, że dwa hele, jak się połączą, to stworzyłyby beryl 8, czyli takie jądro, które ma cztery protony i cztery neutrony. Ale takie jądro jest skrajnie niestabilne. Ono żyje niezwykle krótko, ułamek sekundy i rozpada się z powrotem na dwa hele. W związku z tym, ponieważ wszechświat się rozszerza i prawdopodobieństwo spotkań gwałtownie maleje, na helu zatrzymała się nukleosynteza. Już wyższych jąder nie stworzono wtedy i to jest koniec. Znaczy pierwotny wszechświat to jest wodór i hel. To między innymi również są prace Jima z tamtego okresu, czyli ta pierwotna nukleosynteza. I w związku z tym to, że my składamy się, jak słyszeliśmy, również z tlenu, węgla, krzemu, azotu i tak dalej, to jest wszystko efekt późniejszego spalania w gwiazdach wodoru i helu do cięższych pierwiastków. Pierwotny wszechświat był tylko złożony 3/4 wodoru, 1/4 helu i w zasadzie nic więcej. Odrobinka deuteru, ale naprawdę minimalnie. W związku z tym on był bardzo prosty, ten wszechświat, nieinteresujące z naszego punktu widzenia. Wszystko, co stało i praktycznie jednorodne. To, co się stało później, to dzięki temu my istniejemy. Znaczy mamy węgiel, tlen, azot. To wszystko są późniejsze spalanie w gwiazdach, a nie pierwotna nukleosynteza. Więc to jest również praca Jima na ten temat. Tworzenie się struktur, czyli w jaki sposób następują z tego pierwotnego, prawie jednorodnego gazu, złożonego z wodoru i helu, w jaki sposób wyewoluowało to do obecnej galaktyk, do układów słonecznych, do gwiazd. To ja zawsze mówię, że to, prawda, grawitacja działa ewangelicznie. Kto ma, temu będzie dodane. Kto nie ma, temu będzie odebrane nawet to, co ma. W związku z tym, jak mamy odrobinkę nadwyżki gęstości, to ona zasysa z tych rzadszych rejonów i mimo rozszerzającego się wszechświata istnieją układy lokalnie grawitacyjnie związane, które grawitacyjnie zaczynają się zapadać. Jak się zapadają, no to się zaczynają rozgrzewać. Jak się na ogół mają moment pędu, więc zaczynają się kręcić i rozgrzewać, cały czas się zapadają, aż temperatura osiągnie taką, tak jak nie wiem, we wnętrzu naszego Słońca jest prawie 16 milionów stopni, jak osiągnie taką temperaturę, że wodór zaczyna być spalany do helu. W niektórych cięższych gwiazdach, potem hel do węgla i tak dalej, aż do żelaza. W ten sposób tworzone są pierwiastki we wnętrzach gwiazd. Z tego pierwotnego materiału, który jest prawie jednorodny, na szczęście nie całkowicie jednorodny, i z wodoru i helu powstają te pierwiastki. Więc to jest tworzenie struktur. Tworzenie struktur zarówno małych, czyli gwiazdy, układy słoneczne, jak i większych typu galaktyki, jak i jeszcze większych typu gromady galaktyk, jak i jeszcze większych supergromady galaktyk. Te struktury, powtarzanie, tworzenie tych struktur, to jest również Peebles w tym brał udział. Także jego rola we wszystkich tych propozycjach, które stworzyły obecnie kosmologię jako niezwykle
dokładny, precyzyjny dział fizyki, który de facto korzysta ze wszystkich działów fizyki. Znaczy, żeby zajmować się kosmologią, trzeba tak naprawdę znać, no po pierwsze grawitację Einsteina, no bo to jest podstawa rozszerzania się wszechświata, teorię jądra atomowego, żeby napisać, na przykład opisywać to tworzenie pierwiastków, fizykę statystyczną, fizykę cząstek elementarnych, bo jeszcze wcześniej w tej zupie były kwarki, gluony, Higgs, W+, W-, no różne cząstki, które znamy, również w tej zupie były jeszcze wcześniej, zanim jądra tam były. W związku z tym to jest dziedzina, która z takiej opisowej przeszła do niezwykle precyzyjnej i korzystającej z całej fizyki de facto i to bardzo, bardzo precyzyjnie. Także te dane, które mamy kosmologiczne, są niesłychanie precyzyjne. Także to jest wkład, no Jima był absolutnie oczywisty i tu nie ma, to jest bezdyskusyjny w żadnym sensie. Druga połowa nagrody to są tych dwóch panów, czyli Michel Maillot i Didier Queloz. Oni trzeba to najpierw na jakąś historyczne tło, to przedstawić historyczne tło. Mianowicie przypuszczenia, że wokół gwiazd są układy planetarne, no to istnieją od bardzo, bardzo dawna. Giordano Bruno to twierdził kiedyś, no ale to powiedzmy w nowszych czasach. To było, cały czas było to przypuszczenie, natomiast wydawało się absolutnie niemożliwe, jak można zobaczyć planetę, która nie świeci swoim światłem, tylko świeci światłem odbitym, jest dużo, dużo mniejsza niż ta gwiazda i mamy ją zobaczyć, powiedzmy, najbliższa gwiazda to są 4 lata świetlne, czyli 4 lata biegnie światło do nas, zanim do nas dotrze i my mamy rozróżnić coś, co jest, powiedzmy, tak jak Ziemia. Światło do Ziemi biegnie 8 minut i my mamy 8 minut czegoś odbitego rozróżnić przy odległości do nas 4 lata świetlne. No to w zasadzie wydawało się niemożliwe. No i tutaj był pomysł. Najpierw był taki pierwszym odkryciem, było de facto odkrycie Wolszczana, czyli astronoma od nas z Uniwersytetu w Toruniu. On wtedy był i w Stanach. Mianowicie on w 90 roku odkrył pulsar. Pulsar to jest taka pozostałość po gwieździe. Jeżeli gwiazda jest implozja gwiazdy, jak ona ma więcej niż nasze Słońce, nie będzie nigdy pulsarem, bo ma za małą masę. Ale gdyby miało większą masę, to następuje implozja i ta implozja po odrzuceniu otoczki zostaje albo gwiazdą neutronową, albo czarną dziurą. Gwiazda, jeżeli jest czarną dziurą, no to jest czarną dziurą. Natomiast jeżeli jest gwiazdą neutronową, oznacza to, że tam są upakowane neutrony, tak jest zdegenerowana kula, która się bardzo szybko kręci. I teraz taka zdegenerowana kula ma bardzo silne pole magnetyczne i wzdłuż bieguna tego uporządkowania ona wysyła i cząstki, i promieniowanie. Natomiast ona, ten biegun, może się tak jak bączek kręcić w przestrzeni. Jak się kręci w przestrzeni i nasza Ziemia znajdzie się, tak jak latarnia morska, znajdzie się na torze, to dostaje regularne sygnały. No bo to świeci wzdłuż bieguna, więc dostaje regularne sygnały. Jeżeli taka gwiazda neutronowa, nic wokół niej nie jest, to te sygnały są nieprawdopodobnie regularne. To są naprawdę jak niemal atomowy zegar. I teraz to, co Wolszczan założył, teraz tych pulsarów, skądinąd pani, która je wykryła, Jocelyn Bell, nie dostała Nagrody Nobla, tylko dostał jej szef, znaczy opiekun pracy doktorskiej i szef laboratorium, co jest niebywałym skandalem, pani Jocelyn Bell. No ale zostawmy to w spokoju, to jest znacznie dawniejsza historia. W każdym razie pulsary istnieją i teraz to, co Wolszczan zauważył, że ten pulsar, który on wtedy wykrył w 90 roku, obserwował go tam powiedzmy przez 2 lata i w 92 roku opublikował pracę z kolegą, w której pokazali, że są minimalne fluktuacje tego okresu. Że ten okres nie jest idealnie równy, tylko tak troszkę czasem zwalnia, a troszkę czasem przyspiesza. I on miał wtedy pomysł, że winna w cudzysłowie jest planeta, która krąży i w związku z tym ona lekko modyfikuje to obracanie się jak bączka, jest on czasami szybszy, czasami wolniejszy i to dopasowało do tego, o ile pamiętam, 2 planety wtedy i to było wyjaśnienie, które
pierwszy raz pokazało, że istnieją planety, co prawda nie wokół gwiazdy, którą znamy, ale wokół gwiazdy neutronowej, czyli resztce, to co pozostało po dawnej gwieździe, czyli po gwieździe neutronowej. Czyli to było pierwsze odkrycie planety de facto wokół obcego obiektu w naszej galaktyce. Teraz jest 92 rok, natomiast w tym czasie Michel Mayor i jego doktorant, później już ukończony doktor, czyli Didier Queloz, oni zaczęli budować specjalne detektory na podstawie takiej, że oni stwierdzili, że jeżeli będziemy umieli opisywać, znaczy jeżeli będziemy, załóżmy, że mamy Słońce, znaczy jakąś gwiazdę i gwiazda jest nastawiona do nas, czyli jest jakaś planeta, zakładamy, że jest jakaś planeta, to ta planeta razem z gwiazdą rotuje wokół wspólnego środka masy. Jeżeli planeta będzie wystarczająco masywna, to gwiazda będzie w sposób widoczny wykonywać obrót, czyli będzie do nas się zbliżać, a czasami od nas się oddalać. Znaczy jakby było tak, to byśmy nic nie zobaczyli, bo ona by sobie tak chodziła. Natomiast jak jest do nas, to istnieje sposób pomiaru, tak jak efekt Dopplera, tak jak się, prawda, policja bada, jak ktoś nadjeżdża, albo karetkę słyszymy, która ma wyższy sygnał, a potem niższy sygnał. To, że jak gwiazda będzie się do nas zbliżać, to będzie jak gdyby wyższa częstotliwość, a jak się będzie od nas oddalać, to niższa. I w ten sposób możemy zmierzyć radialną prędkość gwiazdy. Jeżeli zauważymy regularności i będziemy mieli dużo szczęścia, to znaczy oni założyli, wyobraźmy sobie my, nas i Jowisza. I ktoś nas obserwuje z bardzo, bardzo daleka. Słońce i Jowisz. I chce wykryć, czy istnieją planety wokół naszej gwiazdy. To te małe planetki, czyli typu Merkury, to one co prawda tam co 90 czy 88 dni, o ile pamiętam, jest okres obiegu Merkurego wokół Słońca, ale one bardzo mało ruszają Słońce. Natomiast Jowisz, co prawda rusza Słońce, no bo jest dość duży, ale obrót jest tam kilkaset lat. No więc zauważyć coś takiego, no to by trzeba czekać 200 lat albo coś takiego, żeby to się stało. Więc oni założyli, że istnieją takie układy, w którym masywna gwiazda porusza się tak blisko tej, znaczy masywna planeta porusza się tak blisko gwiazdy, że będą mogli wykryć to w skończonym czasie. Czyli powiedzmy, nie wiem, ileś miesiąc albo. I okazało się, że znaleźli taką gwiazdę, której okres obiegu jest około 4 dni. Czyli to jest gwiazda. I na tyle duża, że te ruchy byli w stanie wykryć tej gwiazdy. Że ona się przybliża, oddala. I to w ten sposób dopasowali, jaka to planeta może być. I to była planeta wielkości chyba połowy masy Jowisza, która krąży na mniej więcej 5% odległości Ziemi od Słońca. Czyli bardzo blisko gwiazdy krąży bardzo duża planeta. Co zresztą było niezgodne z modelami budowy układów planetarnych, tak jak się zdawało. Wtedy nie było żadnego przykładu oprócz naszego, że blisko gwiazdy są skaliste małe planetki, a dalej są olbrzymy gazowe. Okazało się, że taki olbrzym może być bardzo blisko gwiazdy. I to była pierwszy, co prawda to nie była planeta typu Ziemi, tylko ogromny gazowy olbrzym, ale już wokół gwiazdy, regularnej gwiazdy, czyli taki ciągu głównego się mówi, czyli podobnej do naszego Słońca. Później oni na tyle polepszyli swoje przyrządy, że mogli już znacznie mniejszą masę badać, znaczy znacznie mniejsze planety badać, czyli mniejsze różnice prędkości. I między innymi w 2007 odkryli planetę, która mniej więcej ma masę Ziemi, mniej więcej jest w dobrej odległości wokół gwiazdy typu Słońca. Czyli to już jest jak gdyby kopia naszego Układu Słonecznego. W pewnym sensie. Nie wiem, ile tam jest planet, ale to jest kopia. Potem, i w ten sposób zaczęto odkrywać bardzo wiele takich gwiazd tą metodą. W międzyczasie wymyślono również metodę tak zwanego tranzytu, czyli że taka duża planeta zasłania przez chwilę, znaczy obniża blask gwiazdy, no bo ją zasłania, po czym ona zwiększa ten blask. Jeżeli to będzie regularnie, to znowu świadczy o planetach. To jest mniej dokładna metoda, natomiast wysłano satelitę, który się nazywa Kepler, który w zeszłym roku zakończył pracę, wysłano go chyba w 2009 roku, który przebadał 500 000 gwiazd
i znalazł tam prawie 3000 planet wokół tych gwiazd, metodą właśnie tranzytu. Także teraz już znamy 4000, ponad 4000 takich planet wokół gwiazd krążących. Dużo więcej jest kandydatów, które trzeba poczekać jeszcze, czy powtórzą się te zaćmienia, czy te zmiany blasku, lub radialna metoda. W każdym razie tych dwóch panów teraz jest jeszcze, natomiast te wszystkie metody dotyczą gwiazd bliskich, to znaczy takich do 100 lat świetlnych, powiedzmy. Więc my jesteśmy 8000 parseków, czyli 24000 lat świetlnych jesteśmy od centrum naszej galaktyki. Czyli tak naprawdę to jest bardzo bliskie nas gwiazdy, my badamy. Natomiast powstała nowa metoda, która jest rozwijana przez profesora Udalskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, która bada mikrosoczewkowanie, czyli to jest inny pomysł. Mianowicie, jeżeli mamy masywny obiekt i z tyłu świeci jakaś gwiazda czy galaktyka, to ta galaktyka zagina promienie słoneczne wokół tego masywnego obiektu i my mamy deformację pewną, którą możemy badać. I wtedy ta metoda, ona bada bardzo odległe obiekty, czyli również układy planetarne, które nie są w naszej galaktyce. Także to jest metoda zupełnie inna i ona jest rozwijana do dzisiaj. To w Chile jest specjalny, dedykowany temu eksperyment. Także ten polski wkład to jest z jednej strony profesor Wolszczan, jako pierwsza de facto planeta, która została odkryta krążąca wokół gwiazdy neutronowej. To są nasi dwaj panowie, którzy dostali Nobla i profesor Udalski teraz także. Także nasz wkład polski, w ogóle również CAMK-u i Centrum Badań Kosmicznych jest bardzo duży w te egzoplanety, jak to się nazywa, jest bardzo duży. Także no, nie dostali Polacy Nobla, ale na pewno możemy czuć się dumni, że w czymś takim uczestniczyliśmy. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana doktora Bartosza Hamankiewicza o omówienie Nagrody Nobla z chemii. Halo? Dobry wieczór państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować tu organizatorom za możliwość wystąpienia. Jest to mój debiut na takim spotkaniu. Jestem zaszczycony i nieco onieśmielony, że przyszło mi prowadzić ten wykład po tak wspaniałych prelegentach jak pani profesor Burzańska czy pan profesor Meissner. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana trzem naukowcom za rozwój ogniw litowo-jonowych. Jest to sytuacja o tyle bez precedensu, że chyba po raz pierwszy w historii Komitet Noblowski przyznał przynajmniej częściowo Nagrodę Nobla za technologię. Dla mnie osobiście też to jest duża przyjemność, ponieważ oprócz tego, że sam pracuję w tej dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim, to 2 tygodnie temu miałem okazję uczestniczyć w konferencji bateryjnej w Ulm, gdzie uczestniczył także w niej profesor Stanley Whittingham, to jest ten sędziwy pan po środku. I w zasadzie na sesji plenarnej podczas trwania wykładu na konferencji zostało ogłoszone i też tam dowiedział się Stanley Whittingham, że tego Nagrodę Nobla dostał, więc no niesamowite przeżycie i na pewno taką konferencję zapamiętam do końca życia. Państwo pewnie są zbyt młodzi i tego nie pamiętają. Natomiast w roku 91 ogniwa litowo-jonowe weszły do masowego użytku. Przedtem również istniały przenośne urządzenia elektroniczne, takie jak telefony czy laptopy. Natomiast były one bardzo nieporęczne, były traktowane nieco jako ekstrawagancja, były bardzo drogie i to wszystko było nie z powodu elektroniki, która nie nadążała i układów scalonych, a wskutek niewystarczających mocy baterii. 70-80% masy i objętości takiego urządzenia stanowiły baterie. Obecnie podejrzewam, że każdy z państwa tutaj na sali posiada w kieszeni kawałek Nagrody Nobla.
Baterie litowo-jonowe stosowane są nie tylko w telefonach komórkowych, laptopach, ale także już w rowerach elektrycznych, w skuterach elektrycznych, w hulajnogach elektrycznych. Pojazdy o napędzie elektrycznym to nie jest już tylko futurystyczna wizja dla milionerów, ale zaczynają wchodzić do powszechnego użytku. Państwo wyjdąc z tej sali mogą ściągnąć aplikację na telefon zasilany baterią litową-jonową i wypożyczyć sobie BMW i3 na minutę, który zasilany jest także bateriami litowo-jonowymi. Każdy magazyn energii, no co to w ogóle jest magazyn energii? Magazyn energii jest to urządzenie bądź system zdolny do konwersji jednej formy energii w drugą, przechowania jej, a następnie użycia w dowolnym przez nas miejscu i czasie. Można powiedzieć, że prekursorem magazynowania energii był Syzyf. Działając przeciwko sile grawitacji, zamieniał energię kinetyczną na energię potencjalną, a następnie, kiedy ten kamień mu się z rąk wymykał, energia potencjalna była z powrotem zamieniana na energię kinetyczną. Układ ten miał niestety dwie poważne wady. Po pierwsze, nigdy nie mógł zostać naładowany do końca i było to ograniczenie samego Syzyfa. A po drugie, energia, która została uwalniana w trakcie rozładowania tego magazynu, nie była chyba jakoś szczególnie wykorzystywana do praktycznych celów. Natomiast na bardzo podobnej zasadzie mamy magazyny energii na przykład w postaci elektrowni szczytowo-pompowych. W momencie, kiedy mamy dużą nadwyżkę energii i prądu, z którą za bardzo nie ma co zrobić, można wodę przeciwko sile grawitacji wpompować na wyższy poziom, zwiększając jej energię potencjalną. W momencie, kiedy tej energii w godzinach na przykład szczytu potrzebujemy, wodę spuszcza się do zbiornika dolnego, woda napędza turbiny, turbiny generator i uzyskujemy prąd. W związku z czym mamy znowu konwersję energii potencjalnej na kinetyczną. Baterie to jest konwersja energii elektrycznej na energię reakcji chemicznych. I jeśli chodzi o elektrochemiczne źródła prądu, to najważniejszym parametrem, który nas interesuje, to jest energia właściwa. Czyli jak dużo może zmieścić dane urządzenie w określonej objętości i określonej masie. I już na początku ubiegłego wieku chemicy zdali sobie sprawę, że największe pole do popisu będzie tutaj miał lit jako metal najlżejszy, którego 1 gram zawiera określoną paczkę dużej ilości elektronów, czyli strumienia prądów, jest w stanie dostarczyć prawie 4 amperogodziny. Dodatkowo elektrony te on oddaje łatwo i szybko, w związku z powyższym jego potencjał standardowy, czyli miara energii tych uwalnianych elektronów, jest jedna z najniższych w całym szeregu napięciowych ze wszystkich pierwiastków. Dla porównania ołów, który również stosuje się w akumulatorach, w magazynach energii w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wartość pojemności w przeliczeniu na 1 gram ma 10-krotnie mniejszą, no i również nie robi tego tak chętnie jak lit. Z punktu widzenia użytkownika liczy się to, jak długo moje urządzenie będzie pracować, czyli jaką ma gęstość energii, oraz jak szybko będę mógł je naładować, czyli jaką ma gęstość mocy. Oczywiście ogniwa litowe i w ogóle baterie to nie są jedyne elektrochemiczne magazyny energii. Mamy na przykład do czynienia z ogniwami paliwowymi, które stąd stanie nam dostarczać bardzo dużą ilość energii, dopóki dostarczamy do niego paliwo. Jednak robią to bardzo powoli, w związku z powyższym gęstości prądu otrzymywane z tych układów są bardzo niewielkie. Po drugiej stronie bieguna mamy kondensatory elektrochemiczne, które potrafią być naładowane i rozładowane w czasie krótszym niż, zdecydowanie krótszym niż 1 sekunda.
Natomiast energia zgromadzona w nich jest bardzo mała, w związku z tym nie zasilą nam urządzenia przez dłuższy czas. Sukcesem baterii w ogóle, a w szczególności tutaj ogniw litowo-jonowych, jest to, że mają najlepszy stosunek gęstości energii do gęstości mocy. Czyli przy stosunkowo rozsądnych wartościach czasu pracy urządzenia możemy je stosunkowo szybko naładować. Tak powiedzmy. Jak już wspomniałem, na początku wieku, to było w 1912 roku, zdając sobie sprawę z potencjalnych możliwości litu jako magazynu energii, zostało skonstruowane pierwotne ogniwo litowo-jonowe. Pierwotne, nie mylić z prymitywnym, pierwotne to oznacza, że jednorazowego użytku. Ono jest w stanie naładowanym, dostarczone do nas przez producenta. Możemy je użyć, rozładować, natomiast dalej jest do wyrzucenia, do recyklingu, przepraszam bardzo. I te ogniwa pierwotne od lat 70. No, są używane na przykład w rozrusznikach serca czy w różnych urządzeniach medycznych do, w zasadzie do chwili obecnej. Teraz będzie jeden z najtrudniejszych slajdów, obiecuję, bo żeby dojść do tego, jaką drogę naukowcy musieli przejść od ogniw nieładowalnych pierwotnych do tych, które mamy obecnie w telefonach, muszę pokrótce powiedzieć, jak wygląda to dzisiejsze ogniwo litowo-jonowe. Są to dwie elektrody. Elektroda ujemna, czyli anoda w procesie rozładowania oraz elektroda dodatnia, czyli katoda w procesie rozładowania. Elektrody te różnią się potencjałem, w związku z czym mamy do czynienia z napięciem ogniwa. I podczas procesu zbudowane są ze związków zdolnych do odwracalnego wbudowywania w swoją strukturę jonów litowych. I w procesie ładowania jony litowe opuszczają przestrzeń elektrody dodatniej, migrują przez elektrolit i wbudowują się w elektrodę ujemną. W procesie rozładowania ruch jonów litu jest w przeciwną stronę, natomiast w zewnętrznym obwodzie elektrycznym płyną elektrony w postaci prądu, jeśli napotkają na opór, w przypadku, może to być żarówka, może być to urządzenie, telefon, może być to samochód, są zdolne do wykonania pracy. Czyli od 1912, czyli od skonstruowania ogniwa nieładowalnego, minęło 60 lat, ponieważ naukowcy nie potrafili sobie poradzić. Tutaj metaliczny lit, jego odwracalność była, powiedzmy, na zadowalającym poziomie. Natomiast nie potrafili znaleźć żadnego związku elektrody dodatniej, który potrafiłby odwrócić reakcję chemiczną i naładować ogniwo z powrotem. I tutaj w latach 70. ubiegłego wieku pojawił się Stanley Whittingham, brytyjski uczony pracujący na Uniwersytecie Stanford, który badał właśnie procesy wbudowywania tych jonów litu, czyli interkalacji, w różne struktury innych związków. I zaproponował dwusiarczek tytanu jako materiał, który nie degraduje się podczas ładowania i rozładowywania, czyli podczas wbudowywania i oddawania jonów litu cyklicznego i w związku z powyższym może być wykorzystany do konstrukcji baterii drugiego rodzaju, czyli takiej, którą możemy ładować i rozładowywać. Współpracował z firmą Exxon, która wówczas konkurowała o miano najbardziej innowacyjnej firmy z laboratoriami Bella. I razem z tą firmą Exxon opatentował swój wynalazek, a następnie opublikował w czasopiśmie Science. Skonstruowali prototyp baterii, właśnie której elektrodą ujemną był metaliczny lit, elektrodą dodatnią był dwusiarczek tytanu. I pokazali ją na targach motoryzacyjnych w Chicago. Natomiast ludzie patrzyli, kiwali głowami, no ale to nie ma przyszłości. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że napięcie tej baterii, jak spojrzymy,
Było około 2 volty. To było niewiele więcej niż kwasowo-ołowiowe i niewiele więcej niż niklowo-kadmowe. Jak Państwo sobie przypomną, na początku mówiłem tam o tej energii, która jest wprost proporcjonalna do pojemności i do napięcia, no to tutaj widzimy, że skoro nie ma zysku na napięciu, no to za bardzo nie ma dużego postępu. To była jedna z przyczyn, dlaczego to ogniwo nie zostało skomercjalizowane. Drugim problemem był sam metaliczny lit, ale o tym później, ponieważ w międzyczasie, w latach 80. fizyk John Goodenough, pracujący na Uniwersytecie z Oxfordu, powiedział: zaraz, odejdźmy od tego siaczku tytanu, weźmy tlenek, ponieważ jego specyficzna struktura elektronowa i pasma energetyczne pozwalają na wyciągnięcie, na wyciągnięcie tego litu przy znacznie wyższym potencjale, około 4 V. W związku z powyższym energię takiego układu zwiększamy dwukrotnie. Było to przełomowe osiągnięcie, ponieważ katodę w postaci tlenku litowo-kobaltowego Państwo posiadają dzisiaj w telefonach. Albo jego odpowiednik. Natomiast ciągle jeszcze nie możemy mówić o szerokim zastosowaniu, bo był problem z metalicznym litem jako elektrodą ujemną. Okazało się, że w trakcie cyklicznej pracy elektroda ta ma tendencję do wzrostu w kierunku drugiej elektrody ujemnej, no i w pewnym momencie po 500 cyklach, 600 cyklach następuje przebicie separatora, zwarcie z drugą elektrodą, przepływ dużego prądu, w najlepszym wypadku śmierć, a w najgorszym zapłon ogniwa. I tutaj z pomocą przyszedł marokański uczony Rachid Jazami i jest to chyba największy przegrany tegorocznego Nagrody Nobla. Być może powiem kontrowersyjną rzecz, jak to zwykle przy tych Nagrodach Nobla bywa. Natomiast nie jestem w tym zdaniu odosobniony, że na pewno temu panu też się ta nagroda należała. Ponieważ on udowodnił, że biorąc węgiel w postaci grafitu, zauważył, że grafit zbudowany jest z płaszczyzn grafenowych oddzielonych odpowiednią odległością. W związku z powyższym, skoro te tlenki, które pokazałem wcześniej, Wittigam i Goodenough wynaleźli, skoro one są w stanie odwracalnie wbudowywać lit, to dlaczego nie grafit? Sprawdził to i rzeczywiście grafit też to potrafił. Co więcej, robił to przy potencjale zbliżonym do metalicznego litu. Czyli wynalazł materiał, który był prawie jak metaliczny lit, ale twierdził, że jest dużo bezpieczniejszy. Całą tą wiedzę, czyli wiedzę Joda Stanleya Wittigama, który opracował w ogóle koncepcję ogniwa litowo-jonowego, wiedzę Johna Goodenougha o interkalacji litów w tlenku litowo-kobaltowym oraz wiedzę Rachida Jazamiego wykorzystał Akira Yoshino. Nie mówię wykorzystał w sensie negatywnym, bo to są dobrzy znajomi wszystko i oni wspólnie zdobywali różne inne nagrody w dziedzinie technologii. Natomiast Akira Yoshino, Japończyk, pracownik Uniwersytetu w Kyoto oraz pracownik też przedsiębiorstwa japońskiego Asahi, wziął anodę Jazamiego, wziął katodę Goodenougha, zmontował razem laboratoryjny układ, zobaczył, że działa, zmontował bardziej komercyjną baterię i wykonał testy bezpieczeństwa. Pierwszą baterię, gdzie nie użył grafitu jako elektrody ujemnej, tylko ten metaliczny lit, nie przeszła testów bezpieczeństwa, zapaliła się. Drugą elektrodą był grafit Jazamiego. Okazało się, że ona te testy bezpieczeństwa przeszła. I był to rok 1985. Niedługo później, bo w 1991, Sony wraz ze współpracą Asahi i Toshibą wytworzyło pierwsze komercyjne ogniwa litowo-jonowe. I teraz stajemy przed pytaniem, co dalej? To znaczy, jaka przyszłość czeka te ogniwo litowo-jonowe? Proszę Państwa, możemy zobaczyć, że w roku 2000 ilość zmagazynowanej energii była mniejsza, w ogniwach litowo-jonowych była mniejsza niż 20 gigawattogodzin. Stopniowo do roku 2017 wzrosła do ponad 120 gigawattogodzin. W
początkowym okresie tylko i wyłącznie ze względu na napędzanie mobilnych urządzeń przenośnych, laptopów, komórek, tabletów. Skoro pojawiła się możliwość ich zasilania, to elektronika na tym nadążyła i zaczęła generować coraz tańsze i coraz więcej urządzeń. Natomiast w ostatnich latach obserwujemy także elektryfikację trakcyjną, to znaczy samochody elektryczne, skutery, rowery i można zauważyć, że tutaj ten niebieska część, przepraszam, pomarańczowa część tego słupka, czyli ilości zmagazynowanej energii litowo-jonowych, to jest same autobusy w Chinach, na rynku chińskim. Przewiduje się, i to są bardzo ostrożne przewidywania firmy Avicen Energy, przewidują, że w roku 2025 ta ilość ogniw wyprodukowanych będzie pięciokrotnie większa, a boom już jest niesamowity. Czy to oznacza, że zakończyliśmy badania nad ogniwami litowo-jonowymi? Absolutnie nie. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Na pewno Państwo byli świadkami informacji medialnych w ostatnim czasie, że gdzieś było ogniwo litowo-jonowe i się zapaliło podczas ładowania, albo w ogóle było na paletach i zapaliło się samo z siebie. Wszystko się dzieje, ponieważ mamy tam ciekły, lotny i palny elektrolit organiczny, który w momencie nawet mikrozwarcia jednego z ogniw, a zwykle jak moduły to mamy połączone szeregowo i równolegle tysiące ogniw, wystarczy, że jedno ulegnie zwarciu, następuje podniesienie temperatury, zapłon jego i propagacja na całe inne, na wszystkie inne ogniwa. W związku z powyższym obserwujemy wypadki i obecnie pracuje się nad ogniwami litowo-jonowymi, które by nie miały w sobie ciekłego elektrolitu. Jest tyle samo zwolenników, co przeciwników. I to jest jedna strona medalu, czyli postęp w ogniwach litowo-jonowych. Natomiast jeśli chodzi, tak kończąc moją wypowiedź, o bardzo modne słowo ostatnio, elektromobilność i o zwiększanie udziału samochodów elektrycznych w całkowitej masie pojazdów, to należy pamiętać o jednej rzeczy. Ważne jest to, ile i gdzie gromadzimy tą energię, ale ważne jest także, jak ją pozyskujemy. Żebyśmy czasami nie doprowadzili do różnego rodzaju absurdów, gdzie generator dieslowski ładuje nam samochód elektryczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you.